Halo, halo, hej, cześć, dzień dobry, wieczór, ja jestem Edwin, witam was w kolejnym odcinku z gry Resident Evil Village, gdzie poprzednio trafiliśmy do jakichś katakumb, gdzie były prawdopodobnie przeprowadzane tortury i wysączanie krwi z ofiar wampirzyc, które przy okazji stworzyły sobie armię jakichś, nie wiem, zombie, wampiro, wiedźmo, cosiów, które chodzą z sierpami. I gdzieś jeden tutaj sobie wpadł przy okazji na końcu poprzedniego odcinka. No i również przy okazji zabiliśmy jedną z córeczek mamusi, która się troszeczkę, wydaje mi się, wnerwiła i sądzę, że najbliższe spotkanie z nią może nas kosztować naprawdę nieprzyjemne konsekwencje. Znaleźliśmy też jakieś tajne przejście pod... Okej, grafika tego muru mnie zaskoczyła w porównaniu do tego. Ten jest taki okej, ale ten tam po prostu karton. Wracam, znaleźliśmy jakieś tajne przejście pod jakimś basenem z krwi albo wina, cholera zna wie co. I jesteśmy właśnie gdzie jesteśmy. Czy jakaś destylaria... Destylarnia? Chyba destylarnia to się nazywa. W każdym razie jesteśmy gdzieś, gdzie jesteśmy. I nie pozostało nic nagle kontynuować, ale ja czego wam szybko przypomnę, że prawy górny rok ekranu. Tam macie kartę, która z poprzedniego odcinka odeślę, a ja wezmę w rękę przeładowaną strzelbę. I będę powoli tutaj sobie szłapał. I prawdopodobnie ewentualnie za momencik się zderzę z pieniędzmi, to po pierwsze, ale po drugie z tą... Wiedźmo, wampiro, cosiem! Tak myślałem, cześć! Dobra, troszeczkę nie taki był plan, ale finalnie zadziałało. Ale dobra, potrzebuję dwóch strzałów z shotguna, żeby wyeliminować to cholerstwo. Co jest dla mnie troszeczkę lekką przeginką. Z której mańki? To jest dobre pytanie, z której mańki? A z tej mańki! Okej, spoko. Proszę się do mnie za bardzo tutaj nie zbliżać. Okej, okay, jest jeszcze któreś? Słyszałem syk. I dobra, chodba, bo to jest ważne pytanie. Którędy ja mogę pójść, żeby sobie poszukać rzeczy? A którędy muszę pójść, żeby wyjść stąd? Bo to są dwie zupełnie inne interesujące mnie rzeczy. Ale dobra, siła... Siła strzału jest całkiem niezła, to mi się podoba, to ulepszenie było całkiem opłacalne, szczerze powiedziawszy. W ogóle miałem między odcinkami sprawdzić te kryształy, czy one są do jakiejś konkretnej rzeczy. Czy ja je mogę najzwyczajniej w świecie sprzedać? Goddammit. Będą się mieć to na uwadze, będą się to w końcu zrobić. Raczej sobie tutaj coś zostało, tutaj widzę skrzynkę, więc coś jeszcze zostało. Jedna bania, druga bania, trzecia bania i ewentualna czwarta bania. I mamy trupa. Trupy są fajne, w sensie takie trupy, a nie trupy takie, które za chwilę wstaną. Jeśli trup, który wstał, jest trupem, to wtedy jest dobrym trupem. Jeśli wiecie, o co mi chodzi. Czy tutaj coś jeszcze mam do zebrania? No jeszcze jest kawałek tego, nazwijmy to, korytarza, więc możliwe, że coś tu jeszcze będzie. Ale mam dziwne wrażenie, że jak przejdę przez ten korytarz, to się coś zawali i mnie zablokuje. Dlatego ja zrobię szybki backtracking, szybką obiegówę, zrobię taki taktyczne przeszukanie absolutnie wszystkiego, co tylko się da, żeby zobaczyć, czy aby na pewno nic tutaj nie przeoczyłem i już na pewno nic nie mogę tutaj zdobyć. Żeby potem sobie ewentualnie nie pluć w brodę, ale znając moje szczęście, ten backtracking jest całkowicie niepotrzebny, gdyż iż, ponieważ na zaczynanie świecie, jak przejdę przez ten korytarz, to tam na końcu korytarza będzie coś, co będzie ewentualnie do zebrania i to będzie ostatnią rzeczą, którą bym musiał zebrać, żeby sprawić, że obszar w tym miejscu ze czerwonego stanie się obszarem niebieskim, czyli imo wyczyszczonym. Jak to zwykle w moim przypadku bywa. Także, no dobra, niech będzie. I uwaga. Dokładnie tak. O kurna, dobra, tego się nie spodziewałem. Troszeczkę mnie zaskoczyła. Zaskoczył, trudno w sumie powiedzieć. Ale okej, dobra. Cztery strzały i mamy trupa. I to mi się podoba. Wtedy musiałem wywalić chyba 8 strzałów z tego pistoleciku, żeby im zaszkodzić. A teraz wystarczą 3.
Gunpowder. Gdzieś tu był... A to jest Gunpowder. Okej, dobra, biorę. Muszę obserwować wodę, bo one stąd wychodzą. Właśnie. Ale szczerze powiedziawszy, one naprawdę mocno tutaj musiały paść na placka, żeby na zwyczajnie świecie się ukryć w tej wodzie. Dobra, tutaj będzie... Tutaj już wystarczył jeden headshot i tutaj również wystarczył jeden... O! Ale że takie rzeczy z nich wypadły? Ale że takie rzeczy z nich wypadły? Coś do mnie chyba jeszcze trzłapie tutaj z tego co słyszę. Okej, okay, dobra. Tego, że ona przejdzie przez półkę się nie spodziewałem. W sumie dobrze, że stamtąd poszedłem. A co ona mi da? Ona mi po prostu da monety. Okej, okay. Co prawda nie tak dużo jak warta jest ta kryształowa, wydaje mi się, czaszka. Ale zawsze jest to coś. Czy tu mam wszystko? Tu chyba mam wszystko. Czy to jest połączone w jedno pomieszczenie? Bardzo możliwe, że tak. No dobra, już nie kombinuj, chodź tu. Ona nie ma sierpu. A ja nie mam amunicji. A przynajmniej w magazynku. Ale fakt, że ona nie posiadała sierpu, troszeczkę mnie, tak szczerze powiedziawszy, wziął i zaskoczył. Dobra, monetki, czy to już jest moment niebiesko? Mamy już niebiesko. Jak widzę niebieskie, że jest niebiesko, to jestem zadowolony. I mogę iść dalej. Co my tutaj mamy? Ding dong. I czy ja właśnie teraz pojechałem... Nie. Pojechałem gdzieś zupełnie gdzie indziej. Spodziewałem się troszeczkę innego miejsca. Ale okej, okay, dobra, spoko. Właściwie jestem pod wrażeniem, ile tutaj rzeczy zbieram, a ekwipunek mam cały czas całkiem wolny. A biorąc pod uwagę, że monety są takim oddzielnym, jakby to nazwijmy to, surowcem, który nie jest z automatu wrzucany... Nie jest z automatu wrzucane do ekwipunku, tylko do jakiejś, nazwijmy to, podręcznej skrytki, która jest w wymiarze, nie wiem, jakimś kieszonkowym czy innym cholerstwie. Nie musimy się o to martwić, że najzwyczajniej w świecie zablokuje mi... Że zablokuje mi jakiś slocik wolny. Także tyle dobrego. To samo się tyczy kryształów i czaszek. Co troszeczkę mija się z... To troszeczkę mija się z celem survival horroru, w którym musimy zarządzać ekwipunkiem. Mother Miranda. I regret to inform you that Ethan Winters has escaped that fool Heisenberg. Because he is in my castle and has already proven too much for my daughters to handle. When I find him... No, Mother Miranda. Yes, of course, I understand the importance of the ceremony. I won't let you down. To hell with the ceremony! That man will pay for what he's done! Grubo. Bardzo grubo. Mniej więcej tak grubo jak jej thick ass. Także naprawdę pokaźnie mamy przesrane w chwili obecnej. I mam wrażenie, że lada chwila będzie ona za nami sobie człapać po całej tej jej posiadłości. We were all called by Mother Miranda to decide the fate of the child's father. Just thinking of that family meeting makes me shudder. To think I am treated like a sister to two miscreants. Especially Heisenberg. That riffraff wouldn't know proper manners if they slapped him in the face. Okay, klasyczny tekst. I would have sliced him to ribbons if mother hadn't stopped me. Why? Why does she treat me the same as them? She gives me this disgust to obtain the daughter's everlasting life. Did she not? I am not her favorite. I am not special. I need a drink.
Okej, dobra, może to zabrzmi troszeczkę po chamsku, ale że tak powiem imo... Typowa kobieta, wszystko idzie nie po jej myśli, to musi iść się napić. Czy ja mogę tędy wyjść? Nie mogę tędy wyjść. Czy dobra, rasistowsko, jak rasistowsko, seksistowsko chyba mi chodziło. Nawet nie zwróciłem teraz uwagi do końca, powiedziałem. Ale to zabrzmiało... Prawdopodobnie zabrzmiało to... Cześć! What the hell do you ungrateful, selfish wretch! You come into my house! You lay your filthy man hands on my daughters! And now you even try to steal my property! How dare you! Zacznijmy tak... Rest while you can! Because I will hunt you! And I will break you! Podkreślmy jedną... Do your worst! Podkreślmy jedną bardzo ważną rzecz, mianowicie ja nie chcę od ciebie żadnej twojej własności. W sumie absolutnie I don't give a fuck, mam całkowicie w głębokim poważaniu twoje rzeczy. Absolutnie mnie one nie obchodzą i jedyne co mnie obchodzi to moja. Znaczy Itana, ale moja córka. Więc shut the fuck up, okej, okej. Możesz być big titty fig wampirzycą, ale nie zmienia to faktu, że goddammit, troszeczkę sobie tutaj za bardzo folgujesz, moja droga. I teraz pytanie brzmi. Bo tak, bo Tyranta mogliśmy przyblokować na chwilkę, strzelając mu w czerep. Mogliśmy go ciutę zblokować. Mogliśmy również ciutę zblokować Nemezisa, co troszeczkę było nieopłacalnym biznesem. Ponieważ Nemezis był troszeczkę zbyt OP, więc blokowanie Nemezisa mijało się jakkolwiek z celem. Więc pytanie brzmi, czy jakakolwiek próba blokowania Lady Demescree? Wampirzycy jest jakkolwiek sensowne i czy ma jakiekolwiek znaczenie, bo jeżeli się to absolutnie nie opłaca, tu szkoda byłoby ewentualnie marnować zasoby, które zawsze mogą się przydać później w jakimś takim faktycznym starciu. Bo chwilę obecnej, jak ona sobie po prostu będzie tak za nami człapać, ja będę mógł ją ewentualnie wymijać. I z tego co widziałem, ona jakoś wielce super szybka nie jest. Ona po prostu sobie człapie tak samo, jak sobie człapał za nami Tyrant. Tak mi się wydaje, nie dam sobie głowy uciąć. Bo Nemezis to za nami popierdalał. Nemezis za nami dosłownie biegał. Także jeśli ona również będzie za nami biegać, to... Are you fucking serious? Naprawdę? Naprawdę? Kobieto! Zdajesz sobie sprawę, że już kiedyś straciłem jedną rękę? Czy ty naprawdę, okej, dobra, ona naprawdę. Może sobie zabiorę tą rękę? Może ją sobie przyczepię strzywaczem, jak to zrobiłem w przypadku ręki w poprzednim razem? Kiedy do mnie podejdzie? Z lewej czy z prawej? Z prawej, cześć. Cześć. Ale może się jakoś dogadamy, słuchaj. Ja jestem pewien, że możemy się jakoś dogadać. Zauważyłem, że masz naprawdę czasami problemy z pufami. Może ci jakoś pomogę. Okej, dobra. Nie brałem pod uwagę, że ona wyskoczy mi z drugiej mańki. Troszeczkę ci się zfiksowała... Jak ci się spódnica zafiksowała, kobieto? Troszeczkę tak za bardzo bym powiedział, ale dobra. Otworzyła mi przejście, przez które mogę sobie najzwyczajniej się cię stąd... Wyjście, ja w ogóle wyczyściłem całe to miejsce, Trochę mnie kusi sprawdzenie tej teorii odnośnie strzelania jej w ewentualny czerep, ale chyba jednak zrezygnuję z tego pomysłu, żeby najczęściej nie marnować sobie tych wszystkich zasobów, jak mówiłem. I po prostu stąd wydupię. Gdzie ja w ogóle teraz jestem? Nie wiem. Okej, mamy windę. No, troszeczkę ma rację, bo jesteśmy w jej zamku, który jest zamknięty i ała, moja ręka.
Tylko mi nie mów, że nagle zacznie ruszać. Zaraz, to jest ręka, której używamy do strzelania. Oczywiście, że może teraz ruszać tą ręką, jakżeby inaczej! Naprawdę, ja jestem cholernie ciekawy. Ja jestem naprawdę cholernie ciekawy, z czego do jasnej cholery zrobione są te specyfiki. Ała, dobra, tego się nie spodziewałem, słyszałem je, ale nie brałem pod uwagę, że ona tak nagle mi spadnie na jolona ryj. No dobra, właśnie przed ryj. Ja jestem ciekawy, skąd z czego są te cholerne specyfiki zrobione, że po odcięciu ręki i polaniu sobie tym czymś na uciętą, slash oderwaną kończynę, ja jestem w stanie ruszać tą kończyną. To jest dla mnie autentycznie niepojęte i w ogóle zastanawiam się, czy... I zastanawiam się, czy nie skoczyć sobie, ale czy ty możesz? Czy nie skoczyć sobie do tego sprzedawcy? Czy nie skoczyć sobie do sprzedawcy, nie posprzedawać jednak tych kryształów, które wydaje mi się jednak finalnie koniec końców są mi niepotrzebne absolutnie do niczego innego jak do sprzedania? Gdzieś jeszcze? A tu jest! Dobra, mamuśka ma zwiksowaną kieckę, a... Nie wiem, to są kuzynki? Siostrzenice? Raczej nie córki? O, cześć! Jakim cudem nie trafił mnie ten sierp? Nie wiem, ale czy będę na ten fakt narzekał, że mnie trafił? Absolutnie nie. Będę narzekał raczej na fakt, że ja nie trafiłem w jej czerep. To jest różnica. To, że sierp nie trafił, to jedno. Ja się z tego powodu będę bardzo cieszył. Ale fakt, że mój nabój nie trafił w ją, jego, w to coś, to troszeczkę mi jest nie na rękę. Nie na rękę też myślę trochę, że jest ich tutaj aż tyle. Z drugiej strony cała masa pieniędzy, cała masa zasobów. Co prawda tracę dosyć sporo amunicji, bo jak na początku odcinka miałem jej 70, teraz mam jej 22. Ale nie jest to w sumie żaden problem, bo nie mogę zawsze sobie skoczyć do sprzedawcy i sobie posprzedawać niepotrzebne rzeczy i kupić sobie potrzebne. I byłby to w sumie nie taki głupi pomysł tak na dłuższą metę. A tutaj mamy tego sprzedawcę. Tu potrzebujemy lockpicku, którego nie mamy. I to mamy te drzwi. I chyba sobie z nich nawet skorzystam w chwili obecnej, zamiast ewentualnie szukać drogi do sprzedawcy, co właśnie nie byłoby trudne, ale jeszcze się z tym wstrzymam. Okej? Okay? A tu jest zamknięte z drugiej strony. Oczywiście prędzej czy później będziemy mieli cały zamek otwarty na oście, czy po prostu będziemy sobie mogli kombinować, jak było w przypadku Tyranta, kiedy mieliśmy już otwarty cały tak naprawdę posterunek policyjny. Po prostu jak on za nami chodził, to mogliśmy sobie dowolnie używać całego posterunku, żeby go jakoś wyminąć i dostać się do konkretnego miejsca. Co nie zawsze było wielce wygodne i wielce proste, ale zawsze było. Dobra, z której mańki ja teraz wyjdę? To jest dobre pytanie. Gdzie ja w ogóle jestem? Nie wiem. Aha, jestem tutaj. Okej, okay, teraz sobie będziemy mogli wtedy odblokować faktycznie to miejsce, z którego będziemy mogli ewentualnie zejść sobie niżej. Make a fucking sense. Tu jest czerwono, ale ja już nawet widzę, czemu jest czerwono. Ponieważ tutaj jest proch strzelniczy. Dziękuję. Czy to jest wszystko? Nie. Znaczy, że w szufladzie coś będzie. I będzie amunicja, którą bardzo chętnie przyjmę. Please be aware the mistress lipstick is missing. If anyone finds it, could they please return it to the her bathroom? It is custom made and therefore very expensive. Grand Chambermaid. Okej. Okay. Czy, nie wiem, ta szminka będzie jest jakimś... Bo ja wiem, jakąś sensowną rzeczą, którą muszę... którą muszę zdobyć, żeby otworzyć sobie jakieś sekretne przejście? Nie wiem, ale wezmę kryształ. Dziękuję. Rzućmy okiem na to. One day since the treatment, the three girls have stopped moving. They seem almost dead.
An insect fur of the eldest moth, it appears to be, a common fly. Today, since the treatment, all three bodies are covered in flies. It appears the fields are consuming their flesh. When I opened the window, some of the fields dropped dead to the floor. It would seem the cold petrifies them. I quickly closed the window to avoid waking the insect further. 4 days since treatment, all three bodies have almost been completely consumed by the insects. All that is left is a dark, writhing, human-shaped mass of creatures. It is just afternoon and the insects have started to change color. Those around the face turned pale and those around the lips turned a deep crimson. 6 days since treatment, the mass of insects have transformed into human bodies again. All three girls awake, looking at me like newborns. I sense a bond between us, like mother and daughters. I have already decided their name. Bella, Daniela and Cassandra. Okej. Okay. Które tam się już tak drze na tym dole? Albo ewentualnie mogło to się drzeć obok mnie. Duno, Duno, Duno. A czy się darło obok mnie? Cześć. Dzień dobry. I do widzenia. Kolejna czaszunia, bardzo chętnie, okej. Okay. Nie mam wytrychu, który by mi się przydał. Gdzieś tam cały czas coś się jeszcze drże. Tylko teraz pytanie brzmi. Czy ja potrzebuję sobie tutaj człapać dookoła? Czy ja potrzebuję? Jezus, kurna Maria! Wiedziałem, że tu jesteś, że spodziewałem się, że tu możesz być, ale żeby tak na mnie wyskakiwać jak nic gruchy, nic pitruchy? Ile kryształowych czaszek, goddammit! A co my tu mamy? O! Hold up, hold up, hold up. Nie to, nie to, to. Mogę to obejrzeć, mogę to przesuwać, ale ja się domyślam, gdzie ja to mogę właściwie umieścić. Tylko nie... Ciągle wspominam o tym fakcie, że mogę się obracać. Tak myślałem, że o tym będę zapominał. Hold up, bo nie zrobiłem jeszcze jednej rzeczy. Mogę to zrobić tak, mogę to sobie dokładnie obejrzeć, ale chyba nie mam potrzeby, żeby to jakkolwiek... żeby to jakkolwiek przekładać, wydaje mi się. Okej, okay, dobra, spoko. Czy w takim razie tutaj mamy już z tego miejsca wszystko? Nie, ponieważ to jest połączony w jeden długi tunel, właściwie jeden długi korytarz. Więc coś jeszcze przełączam gdzieś w innym miejscu, ewentualnie. Tylko czy tamten pokój obok już przeszukałem? Też tak z ciekawości się zapytam. Chyba tak, dobra, to już chyba oglądałem, tędy przelazłem. To był ewentualny kryształik, który sobie zabrałem, także można, wydaje mi się, powoli schodzić na dół. Tylko coraz bardziej kusi mnie, żeby wbić się do sprzedawcy. Bo teraz jak zejdę... Aha, dobra, tego nie wyczyszczę tego pomieszczenia teraz, gdyż iż ponieważ... Nie mam wytrychu. Nie mam wytrychu. A skoro nie mam wytrychu, to nie otworzę szafki. A skoro nie otworzę szafki, to nie wyczyszczę całkowicie tego miejsca. To be honest, tak troszeczkę nie podoba mi się to miejsce. W sensie, mam dziwne wrażenie, że za chwilę coś walnie we mnie. Dobra, tu są drzwi. Na razie z tych drzwi nie będę korzystał, bo mam wrażenie, że jak z nich skorzystam, to odpalę, to coś odpalę. Gdy coś odpalę, to coś może odpalić mi. A nie chcę, żeby tak się stało. Nie umiem czytać nut. Okej, okay, nie muszę umieć chyba czytać nut. Niżej, okej. Okay. Troszeczkę wyżej. Ej, okej, okay, dobra, spodziewałem się, że ta zagadka może mnie teraz przerosnąć, ponieważ ja absolutnie nie umiem czytać nut. A to jest naprawdę dosyć intuicyjna zagadka. I to mi się podoba. Takie zagadki to ja lubię.
Zagadki dla idiotów. Sam raz dla mnie. Dzień dobry! Dzień dobry, dzień dobry! Co my tutaj mamy? Scientific name known size 5-6 cm, similar body structure as to blowflies. Although there are differences in the hair. They are carnivorous and vigorously consume meat. In order to catch an suspecting prey, their gutter are using pheromones to mimic a human. They are produced when a cardon lays eggs in its holes, but the flies themselves are unable to reproduce. They are weak to sudden drop in the temperature, especially if the temperature drops below 10 stopni Celsjusza. Wiem, że to tak trochę po polsku, trochę po angielsku i to trochę tak zgrzyta, ale ja wolę tak czytać, szczerze powiedziawszy. Their metabolism is lower and they go into the dormant cryptobiotic state. Similar to the cryptobiotics of tardigrades or polymenthium fenderblanki. Fenderblanki, nie mam pojęcia co to znaczy w sumie. Ale wiem o co chodzi. Czy to faktycznie znaczy, że ja mogę wyeliminować te siostry bez konieczności marnowania na nie amunicji poprzez próbę zamrożenia ich? Brzmi całkiem nieźle, to be honest. Okej, wróciliśmy tutaj. I wróciliśmy sobie teraz tutaj. I bardzo fajnie, bardzo pięknie. Tylko, że... Jest jeszcze druga strona, którą chciałbym bardzo chętnie zwiedzić. Dobra, zmieniłem zdanie. Zmieniłem zdanie. Nie chcę zwiedzać drugiej strony. Nie obchodzi mnie już druga strona. Mam tą drugą stronę w głębokim poważaniu. Chyba, że mamuśka do mnie wyjdzie. O, wyszła, cześć! Właściwie bardzo dobrze, że to zrobiłaś, bo dokładnie o to mi właściwie chodziło. Bardzo się cieszę, że to zrobiłaś, bardzo mi miło, że do mnie raczyłaś przyjść. Także ja skorzystam z tego faktu i najzwyczajniej w świecie cię obiegnę, przejdę na drugą stronę i pójdę tam, gdzie początkowo chciałem. Dzień dobry. Aha, czyli wcześniej tak bym tego nie zrobił. I dopiero teraz mogę to wykonać. I... Ona do mnie idzie, ona do mnie idzie, okej. Okej. Au. Ojej! No dobra, chodź tu, chodź tu. Nie lubisz zimna, prawda? Podobno nie lubisz zimna. Podobno bardzo go nie lubicie. Oh shit. O cześć! Ała, dobra, tego się nie spodziewałem. Wbiegłem prosto na nią. Dobra, jak ja to otworzyłem wtedy, przepraszam bardzo? To jest w sumie bardzo dobre pytanie, jak ja to otworzyłem. Zbiorę sobie to. Właściwie zniszczę to i sobie zbiorę to, co tam było. Chyba zebrałem to, co tam było. I ja przepraszam bardzo, ale jak ja to do licha ciężkiego otworzyłem wtedy? Nie, dzięki. Wiesz co, chyba jednak spasuje. Dużo bardziej wolałbym się spotkać z twoją matką. Dobra, jedno pytanie. Jak ja to wtedy otworzyłem? Bo... Ja ewidentnie jakoś to wtedy otworzyłem. Pytanie brzmi właściwie tylko jak. Coś kliknąłem na tej szafce, wydaje mi się. I wtedy to zaskoczyło. Chyba, że to jest jakiś... Dobra, chodź, bo ja naprawdę nie ogarniam, jak ja to zrobiłem. Ja to zrobiłem całkowicie intuicyjnie, po prostu miałem coś do kliknięcia i kliknąłem i otworzył się świetlik. Dobra, wolałbym nie, wiesz, serio, wolałbym nie. Powiedz mi bardziej, jak otworzyć u siebie to okno, bo trochę tu duszno. Od tego biegania dookoła się troszeczkę zmęczę i chciałbym zacząć świeżego powietrza. A tutaj! No, czy ja mogę, dzięki. Chodź. Chodź. Why would you do this? No nie wiem, może dlatego, że chcesz mnie zabić? Ja się po prostu bronię? I to w sumie dosyć bardzo skutecznie. Zgubiłem ją. No jest zimno i o to w sumie chodzi.
Okej, okay, dobra, to będzie... Jak już to ogarnamy, to to może być naprawdę łatwe i zabawne. No chodź tu. Chodź. Ani trochę. Ani trochę. No chodź. Chodź. Śmiem troszeczkę w to wątpić, wiesz, tak szczerze powiedziawszy. Śmiem w to powątpiewać. Okej, okay, mniej więcej znam już plan, mam już mniej więcej zarys, jak to powinno wyglądać. I wystarczy, że będę się tego planu trzymał. Nie, dzięki, spasuje. Akurat w waszym przypadku spasuje. Dobra, teraz pytanie. Dobra, chodź tu, chodź, zapraszam. Czy ja trafiłem? Nie mam pojęcia. Troszeczkę trudno mi stwierdzić, ponieważ ona się zmienia w te robale i tak troszeczkę przenika przez wszystkie obiekty. Co jest bardzo rzeczą niewygodną i nieprzyjemną dla mnie. Czy ona została po drugiej stronie? Ona się chyba zablokowała tam na tym pianinie, czy właśnie na tej szafce. Okej, dobra, chodź. Chodź. Możesz przeniknąć? No chodź, zapraszam. Okej, okay, teleportacja. To się nazywa niezły trik. Dobra, ile razy się właśnie tak będą musiał ochłodzić? Bo jestem ciekawy, czy ja mogę ją faktycznie tak zamrozić tak permanentnie, żeby ją zamrozić od tak? Czy ja muszę wykorzystywać po prostu jej tymczasowe zamrożenie, żeby jej strzelić w łeb? Bo to jest znacząca różnica wtedy. No to już się tak nie chichraj, co? Dzień dobry, ała. Ała. Ale zaczynam odnosić takie dziwne wrażenie, że... Właściwie zrobię taką szybką obiegówę i zobaczę, czy to jest jedyna dźwigienka, z której mogę skorzystać. Wydaje mi się, że to jest jedyna dźwigienka, z której mogę skorzystać. I najgorsze jest to, że ją trochę zgubiłem. O, cześć! Au. Dobra, chyba jej nie zamrożę tak o. Chyba aż tak wygodnie to nie będzie. Chyba jednak będę musiał troszeczkę do niej postrzelać, wydaje mi się. To chyba nie jest ten boss, który mogę wygrać nie używając amunicji. Z drugiej strony, czy naprawdę potrzebuję jej nie używać? No już. Ała! To było nieprzyjemne, naprawdę. Dobra. Wiesz co? Skończyła się zabawa. Skończyłem być miły. Taki jest plan. Taki jest autentycznie plan. No dobra, chodź tu. Chodź. Ała. Kobieto. Wiesz, pomijmy fakt, że trochę mnie boli, że mnie gryziesz, ale boli mnie również... ilość FPS-ów, które przez ciebie gubię, kiedy się tak rozwiewasz. Jeszcze żyję. No cóż, czasami tak bywa. Mamuśka będzie naprawdę wściekła. I to tak naprawdę fest wściekła. Była troszeczkę wkurzona, dlatego że zabiliśmy jedną z jej córek, teraz zabiliśmy już dwie z jej córek. Także, no, wydaje mi się, że będzie z każdą chwilą naprawdę coraz mniej chętna do jakiejkolwiek współpracy z nami. A ja bym się zapytał, co ja właściwie jeszcze tutaj przeoczyłem, że dalej jest tutaj czerwono. Czy teraz mogę coś zebrać z którejś szafek, czy może gdzieś tutaj jakiś jeszcze wazonik, który muszę rozwić? Ewentualnie jakaś roślinka się kryje w roślinkach. Jak to było w wypadku paru innych takich miejsc. A tutaj był właśnie ten, tutaj był wazon, który zbiłem. A tu jest szafka. I amunicja, dziękuję, dobranoc. I tędy mogę wyjść i czy tutaj się pojawi Matula? Nie, tutaj Matuli nie ma.
Ale gdzie ja jestem? To jest w sumie dobre pytanie. To jest w sumie bardzo dobre pytanie. I tędy mogę teraz sobie wyjść. Ci, okej. Mamy maskę, bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Ale to za chwilę. Czy mogę to otworzyć? Mogę to otworzyć. O! Gdzie ja jestem? Dzień dobry! Let the five bells of this chamber ring out. Okej. Tu jest jeden taki dzwon. Ja tu zrobię taki mały szybki okut, zobaczę co tu się dzieje i za chwilę trzeba będzie spierdzielać w sumie. I przydałoby się wziąć i zapisać grę. I najlepiej nie spotkać się z mamuśką po drodze. Dobra, tu jest drugi dzwon. Dobra, ile ich było? Pięć czy... Tak, pięć dzwonów. Także gdzieś... Dobra, tu jest trzeci. Tu jest trzeci, czwarty byłby gdzie? Rozumiem, że te dzwony muszą zabić mniej więcej w jednej chwili. Ewentualnie w bardzo, bardzo krótkim odstępie czasowym. Ja bym bardzo chętnie się dowiedział... Czy jestem w stanie tam, tam trafić? Tak, mogę to zestrzelić, dobra. Czyli mamy cztery już dzwony. I gdzie będzie ewentualnie dzwon numer 5? To jest bardzo dobre pytanie. Gdzie jest ewentualnie dzwon numer 5? Tutaj jakoś niespecjalnie, tu może też niespecjalnie. Tutaj w rogu też nie. Z jakiegoś powodu jest tutaj ta wnęka, wydaje mi się. Ona jest tutaj, wydaje mi się, z jakiegoś konkretnego powodu. Albo też i nie. Dobra, jeszcze raz tak dla pewności się upewnię, ma być 5-5. Dobra, czyli tak, mamy jeden tutaj, drugi, trzeci tutaj, czwarty tam na górze. I gdzie jest piąty dzwon? O ile jest tu 5 dzwonów? Może być tak, że jest jednego dzwona tutaj nie ma. Czy jest jakieś miejsce, którego ja ewentualnie nie przeszukałem, a mógłby tam być dzwon? Była winda. Była winda poziom niżej. Tutaj była winda. Czy jest szansa, że tą windą bym się dostał do jakiegoś ewentualnego dzwonu? Nie wiem. Jest ile? 38. Także przydałoby się spierniczać na dół i zrobić sobie szybki zapis u sprzedawcy. Tylko kusi mnie jednak namierzenie tego dzwonu. Czy tam nie ma go? Nie, tam go nie ma, tu go nie ma. Tu może jest dzwon, nie? Może jeszcze jest jakieś inne, które tak się tutaj tak buja dookoła. Pada. Gdzie mógłby być piąty dzwon? No mi się wydaje, że piąty dzwon mógłby być gdzieś na górze. Ale go nie ma. Ewentualnie piąty dzwon mógłby być gdzieś tutaj po prostu. Ale też go w sumie nie ma. Ale po coś wydaje mi się ta wnęka pod schodami jest. Nie sądzę, żeby ona była tak po prostu dla pizzy, żeby se była. Po prostu, żeby mógł se pod nią wejść. A tu jest piąty dzwon. Okej, dobra. To właściwie tak, bo najbardziej mnie interesuje zestrzelenie tego dzwonu w tym miejscu. Tak na dobry początek. Bo to będzie musiała być szybka akcja. Okej, tyle z szybkiej akcji, hold up.
Dobra, będzie tutaj, 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 tam i tam. Okej. Coś się otworzyło. I otworzyło się tajne przejście za obrazem. Tylko, że ja zanim tam wejdę, odcinek zakończę i do środka wejdziemy w odcinku następnym. Także ja może, żebyście nic ewentualnie nie przegapili w trakcie tego triggeru, zbiorę sobie tą maskę, otworzę te drzwi. Okej, i... YOLO! Biegnę, 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 biegnę tutaj. Nie ma mamuśki, nie ma mamuśki, nie ma mamuśki. Jest mamuśka! A tu jest mamuśka! Okej, dobra. Shit, 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 shit. Dziewczyny, 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 drogie panie. Czy ja wytopiłem się w kascenkę? No cześć! Dobra, słuchaj, moja droga, mam dla ciebie złą wiadomość. No sign of Rose. I'm so sorry it turned out that way. Well, you'll find your way to her once you're out of this castle. Do you have need of anything for the road ahead? Welcome, welcome. You're sure to find something new. Gościu, zdaję sobie sprawę, że prawie mnie zabiłeś. Dzięki za cutscenkę, o którą nie prosiłem. Dobra, szybki zapis i po prostu odcinek kończę. Tak więc, mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. Jeśli tak, proszę zostawić łapkę w górę, by mnie o tym poinformować. Jeśli seria z Rezydenta przypadła wam do gustu i chcecie być z nami na bieżąco, zostawcie suba na kanale, by was nic nie ominęło. Dajcie również znać w komentarzach, co sądzicie o całej serii. Dajcie znać w komentarzach również, co sądzicie o pomyśle z ograniem poprzednich Rezydentów. A tymczasem żegnam się, a my się widzimy już wkrótce. Także do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, na razie. Cześć!